Bodnar szykuje bat na przestępców uciekinierów. Znamy szczegóły. Resort Sprawiedliwości pracuje nad zmianami, które mają skuteczniej doprowadzać do deportacji polskich uciekinierów oskarżanych o przestępstwa. Mają one być pokłosiem szeregu spraw nagłośnionych w ostatnim czasie przez media. Czego konkretnie się dowiadujemy? Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Foto: Grzegorz Krzyżewski. Fotonewszmijan szykowanych przez resort Adama Bodnara poinformował w poniedziałek Onet. Czytamy o nowelizacji prawa karnego. Zmiana dotyczy kosztów deportowania do Polski obywateli naszego kraju przebywających na terenie państwa, które nie ma z nami podpisanej umowy o ekstradycji, dowiadujemy się. Chodzi głównie o kraje Azji, ale także Ameryki Środkowej i Południowej, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycję. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmianę. W tle afera RARS i Majtczak. W uzasadnieniu projektu, do którego dotarł Onet, czytamy, że są państwa skłonne do współpracy w ramach postępowania deportacyjnego z zastrzeżeniem, że nie będą ponosić kosztów deportacji, np. Republika Dominikany. W obecnym stanie prawnym zaliczenie kosztów postępowania deportacyjnego do kosztów sądowego postępowania ekstradycyjnego budzi jednak poważne wątpliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa ani polskie sądy nie mają podstaw do ponoszenia kosztów deportacji przeprowadzanej przez państwo obce, dowiadujemy się. W 2023 roku głośno było o sprawie opisanej przez Gazetę Wyborczą. Oskarżany o oszustwa biznesmen Szymon B. został deportowany do Polski ze wspomnianej Republiki Dominikany. Koszty akcji służb, 17 tysięcy złotych, pokryła prokurator. Urzędniczka nie miała jednak podstaw prawnych. Z tego powodu resort sprawiedliwości zamierza uregulować te kwestie. Niemały wpływ miały mieć ostatnie głośne sprawy, to jest wypadek na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Podejrzany o spowodowanie go Sebastian Majtczak uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie jest przesądzone, czy uda się go w najbliższym czasie sprowadzić do kraju. Drugą głośną sprawą jest afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wiązany z nią biznesmen Paweł Szopa, według ustaleń mediów, uciekł do jednego z krajów Ameryki Południowej. Jego ekstradycja także stoi pod dużym znakiem zapytania.